Przechodzimy do rozpatrzenia poprawki 256. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 256, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 434 posłów, za poprawką oddało swój głos 172 posłów, przeciwnego zdania było 260 posłów, 2 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.